Ave. Znów jesteśmy pod literą L i dalej gramy z Leszczem. Wcześniej był 16 grudzień 2011 roku. Przenosimy się w miesiąc do przodu do 19 stycznia 2012. Jakby w sądzu. To nie będzie w takim razie pojedynek klanowy. Że pojedynek wewnątrzklanowy, albo pojedynek klanowy Sun Tzu kontra Sun Tzu. Żeby tak można było zrobić. Jeszcze dodatkowa informacja. W ostatnich odcinkach, no i w poprzednich, występuje oczywiście słowo piechota i jego odmiana piechot bądź piechut. Dopiero co to przeanalizowałem, bo nie chciałem cały czas się zastanawiać, czy to piechut, czy piechut. Przeanalizowałem to i się okazało, że piechota jest słowem bez liczby mnogiej. Co najwyżej można przemienić to na jednostkę piechoty, wtedy mamy jednostki piechoty. Jedna jednostka piechoty, dwie jednostki piechoty, ale to i tak piechoty, piechoty, piechoty. I się nie za bardzo zmienia. Po prostu wyraz bez liczby nogiej. Co to ja kurde gram prosakami? To na pewno ja. Nie no, ja się tak rozstawiam. Tu można mnie poznać. Jak widzicie, że ktoś ma wielki mistrz i się rozstawia inaczej niż ten sposób. Znaczy, że się ktoś pode mnie podszywa. Aczkolwiek po wyemitowaniu tego filmiku też ktoś może się tak rozstawić i poczuć się pode mnie skuteczniej. Chamy. To jest właśnie też wada filmików, że pokazuje się całemu światu swoją strategię. Dlatego właśnie jest nam ciężej wygrać pojedynki klanowe, ale to jest właśnie taki poziom hard. Przeciwnicy znają naszą strategię, a ona jest tak dobra i tak dobrze wykonywana, że i tak przegrywają. Chłopaki, aktualnie, kiedy ja kręcę ten filmik, bo nie za bardzo mogę, siedzę na single player, siedzę na offline, no bo wysyłam właśnie filmik na YouTube'a. Powinienem się uczyć do testu, ale chrzanić to. Kręcimy z Napoleona. No. Właśnie grają chłopaki z EOS-em. Jeśli dobrze im tam pójdzie, ładna bitwa będzie, to na pewno niedługo zobaczycie ten filmik. Aczkolwiek, no, jak sobie postanowiłem, że chyba jeszcze raz odstąpię od mojego postanowienia na krótką chwilę, czyli nie gram z OS-em, bo to są chamy, kitery i tak dalej, tylko znowu z nimi zagram, sklepię im dupę tak, że następnym razem 100 razy się zastanowią, zanim wejdą do bitwy zahostowanej przez członka Sun Tzu i wrzucę to na YouTube. Nie będzie po wszystkim. No dobra. Ja Prusy, Leszczu Francja, czyli jakby zamiana ról. Czy no wcześniej ja używałem dwa razy Francji, on raz chyba. Znaczy nie, ja Francji, on Anglii, a z Bartem używał. No. Prus. Pięknie oberwał, nawet mi nie oddał. No proszę. Ale tutaj młoda, stara i co tutaj? I kolejna stara. Jak troszeczkę pod kątem, to dla mnie nie fajnie. Jeszcze atakuje. Podchodzą te stare gwardie. Nie, nie podchodzą. Co on robi? Coś na pewno dziwnego. I na pewno to, co on robi, jest błędem. Daj mi też czas na wycofanie się, przegrupowanie sił, dostosowanie się do jego ustawienia. I teraz kontratak. Lekka piechota, działania zaczepne. Kawaleria, proszę bardzo, wjechała w jego kawalerię. On teraz kontrszarżuje. Nie, zatrzymuje się. Teraz szarżuje. Troszkę za późno. Zdążyłem go piechotą wystrzelać. Mało co mi. No, w sumie troszkę zrobił. Teraz zagrożenie cyklu generał. Nasi ludzie uciekają, panie! Udało mu się wydostać. Ledwo 7 ludzi mu zostało. Cała kawaleria na tej flance została wyeliminowana.
piechota jest zajęta całkowicie z moją piechotą. Tutaj lekka piechota na pewno mi nie przeszkodzi i łapie jego generała. Znowu popełnia ten sam błąd, że ta jednostka sobie odpuściła pościg za generałem. I generał niestety już mi na pewno ucieknie. Chyba, że byłby tak łaskawy i się wróci, ale tu już jest czerwona linia. Nasi ludzie uciekają, panie! Ciekawe, którzy to? Kawaleria. O, proszę, tutaj, kurde, się zaczęło dziać, a myśmy tego nie zauważyli. A to, co tu się mogło stać? No, pewnie podszedłem normalnie flanką, tak? On mnie zaatakował kawalerią, ja zaatakowałem jego. I taka wymiana nastała. Atak w lekką od tyłu. Ta flanka już całkowicie wygrała. Teraz pomoże tej. Tutaj też wygrywam. Chociaż, no, tutaj mam małe problemy, w sumie widzę. Już kiedyś cienkie morale, gwardia piesza. O, już im się naprawiło. Właśnie było dziwne. Nasi ludzie uciekają, panie! I tu jest stara gwardia, też obniża mi morale. Już stara gwardia ucieka, tutaj dalej. Szarża kawalerii jest kontynuowana. Zrobił czworobok, no to się zatrzymało trochę. Teraz pewnie padnie mi ta jednostka. Nasi ludzie uciekają, panie! No i została jedna młoda gwardia, jedna piechota szwajcarska. I w ten sposób wygrałem z Leszczem. I to kupimy prosami. Na super hiper mocą Francję. Ej, zaraz. Mówiłem ostatnio, że Leszczu sztucznie nie przedłuża. Co to miało być? No. Nieładnie, Leszczu. To... Co ten gość ma? No mu się wróciła jednostka, ale bitwa i tak się skończyła. No cóż. Dziwne. Tak samo jak wtedy było. Pokonani, jedna się wróciła. Pokonała to, co się wróciła, wróciła się kolejna. O, zresztą ma jakieś bonusy do wracania jednostek. Dobra, feeling bardzo szybki, więc lecimy po kolejną powtórkę.